mamy parszę trzecią, parsza Lech Lecha, co się tłumaczy na idź dla siebie. Duży przedział czasowy, tutaj niektóre rzeczy są opisane w dwóch zdaniach lub w jednym zdaniu, ale podam wam taką historię. Tutaj Abraham, tak, to się zmienia to imię w bardzo ważnym punkcie. Ten punkt jest jeden z ważniejszych, istotniejszych, o którym w Biblii czytamy. Ale chciałem powiedzieć, że pewien czas o zdaniu, że czytamy zdanie i to jakby dzień, dwa może minęło. O, dziękuję bardzo. Tutaj jest taka sytuacja opisana, gdy Abram udał się do ziemi Mizraim, Egiptu, i tam jego żona, Saraj była jego żoną, ale też była jego siostrą, tylko z innej matki ona była. Dlatego też była nazywana jego siostrą. Tutaj już nie wchodząc w te szczegóły, jest, że Abram jakby ukrył, że Saraj jest jego żoną. I tutaj powiedziano, że padły plagi na ziemię Mizraim. Gdzieś to było, zaraz znajdę. 12:17. Chyba tak, bo to na początku jakoś było. Tak. Jahwe dotknął jednak Faraona i jego dom wielkimi plagami, i to właśnie z powodu Saraj, żony Abrama. I mamy tu wielkie plagi jakieś opisane. No, plagi nam się kojarzą z tymi egipskimi 10, ale tutaj nie wymieniono jakie. Natomiast jest jeden tekst, który mówi o tych plagach. Nie wiem, czy znacie. Co to były za plagi? Nie wiem, co masz na myśli. Jest tekst Księga Jaszera. I tam jest opisana, jaka to plaga. I ta plaga nie trwała dzień, nie trwała dwa, musiała trwać dłuższy czas, bo sama ta plaga wskazuje, że to tak od razu nie można było stwierdzić. Chodziło o to, że wszystkie kobiety w domu Faraona stały się bezpłodne. Tak mówi tradycja żydowska. W tej księdze jest to zapisane i no nie mógłby Faraon czy inni tak z dnia na dzień, czy nawet z miesiąca, w ciągu miesiąca stwierdzić, że są kobiety bezpłodne. To musiało trwać dłuższy czas. To tak tylko chciałem pokazać, że czytamy pewien fragment i jakby nam to, że to szybko ten czas minął, a to mogło trwać długie miesiące. Czy w domu Abimeleka też nie było tego samego? Też bezpłodności? Nie kojarzę, dawno już nie czytałem tego. Wtedy, kiedy też Saraj wziął Abimelek? Nie pamiętam, chyba też. Też właśnie tradycja judaistyczna mówi, że chodziło to o bezpłodność. Dokładnie. To był taki znak, bo tam jest powiedziane, że wszystkie kobiety były bezpłodne. No, potrafili to rozpoznać jeszcze w tamtym czasie. Dzisiaj, można powiedzieć, współczesny świat, gdy jest, można powiedzieć, plaga w pewnym sensie bezpłodności kobiet, nie rozpoznają, że to jest plaga, że to jest coś zastanawiającego, dlaczego kobiety, czy też mężczyźni są niepłodni, ale w ogólnym znaczeniu niepłodność. Współcześnie powinni się ludzie też zastanowić nad tym. Dobrze, co tutaj możemy jako wartościowe rzeczy, tak? No, tak jak mówię, no, ta bezpłodność na dzisiejszy dzień też jest wartościową informacją, zastanawiającą się. W wielu tak zwanych kościołach ta bezpłodność występuje i nikt nie zadaje takiego pytania. Nikt się nie zastanawia w ogóle, gdzie leży przyczyna. Tylko biegają ci ludzie do różnych kapłanów medycyny tradycyjnej, jakieś in vitro i tak dalej. Tam próbują znaleźć odpowiedź. Co tutaj moglibyśmy w temacie powiedzieć w tej parszy? Ja bym nawiązał do pierwszych słów
Arszy Lech Lecha, gdzie stwórca obiecał, mówiąc do Abrama, 12:2, uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił, uczynię sławnym imię twoje. I te błogosławieństwo jeszcze się kilkakrotnie przewija, ale werset trzeci. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinającym cię przeklinać będę. I tak było wielokrotnie w ciągu całej historii, że często losy jakiegoś narodu albo jakiejś jednostki zależały od tego, jak ten ktoś do narodu izraelskiego się odnosił. Ale jeszcze jest ciekawsza końcówka trzeciego wersetu. Będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Czyli nie tylko potomkowie Abrahama, zarówno ci, nazwijmy to umownie, żydowscy i arabscy, mówiąc w skrócie, ale wszystkie plemiona ziemi. Potem, po jakichś dwóch mniej więcej tysiącach lat, mogliśmy się zorientować, że tym błogosławieństwem będzie właśnie Mesjasz Jeszua, który był potomkiem Abrahama. Mhm. Tak, to się rozchodzi, tak? Izrael jako naród miał być tą lampą, światłem dla innych narodów i każdy, zresztą to w to, że czytamy co chwila, każdy, kto mógł przyjść od tych obcych narodów, mógł wejść do tego narodu, do tego dziedzictwa, do tej obietnicy, do tego błogosławieństwa. W tym znaczeniu jest to błogosławieństwo dla wszystkich pokoleń ziemi. Bóg zaprasza, nikogo na siłę nie zmusza, tak jak to islam w pewnym momencie do swojej prawdziwej wiary zmuszał pod karą śmierci. Kościół katolicki zresztą też miał taki swój czas, że pod nieprzymuszonym przymusem zmuszał. No ale to właśnie jest tutaj Stwórca jako jedyny suweren wszechświata, on zaprasza każdego człowieka, szanuje wolną wolę. To jest ta różnica. Tutaj też warto by zwrócić uwagę na słowa, tam z warszawskiej czytałeś ten trzeci, tak? Że tak. Przeklnę tych, którzy przeklinają tobie. I to jest właściwe tłumaczenie, bo ta Świadkowa jest kto ci złorzeczy, tu już wsadzili słowo złorzeczy, przeklnę, natomiast właściwie jest to, co czytałeś, czyli z warszawskiej, przeklinać ci przeklinających cię przeklinać będą. To jest właściwe, poznańska też źle tu tłumaczy, przeklę złorzeczących tobie. Tu już wsadzone jest inne słowo, przekleństwo jest zdefiniowane w tekstach Biblii, wiąże się z unicestwieniem, bo złorzeczenie to nie do końca tak jest. Jest troszeczkę malżejsze wydźwięk. Pamiętacie to błogosławieństwo tych, którzy błogosławią tobie, ja błogosławię. Tu mamy świetny przykład setnika rzymskiego Korneliusza. On dawał jałmużnę komu? Amorytom, Hiwitom, Edomitom. Komu dawał? Narodowi potomkowi Jakuba, tak? Abrama. I w tym znaczeniu on dostąpił błogosławieństwa. Tak można w prosty sposób powiedzieć, że to jest taki namacalny przykład, jak Bóg mu pobłogosławił, wcielił go do tego narodu. Co tutaj jeszcze? Tutaj ten fragment po zwycięstwie nad tymi królami, którzy prowadzili Lota. Mhm. 300 kilkunastu wojowników Abrahama zwyciężyło. Te wszystkie cztery miasta, które walczyły i nie dały sobie radę. A tutaj z błogosławieństwem Bożym się tutaj to udało. No ale ten fragment jest taki ciekawy właśnie, gdzie ten król Sodomy mówi do Abrama jeszcze wtedy, oddaj mi ludzi, którzy zwyciężyli, którzy dobrze walczyli, a ja ci pieniądze, te wszystkie resztę sobie, całą resztę sobie weź. I
odpowiedź Adama Abrama pokazuje, że jest bardzo myślącą osobą i nie idzie po najprostszej ścieżce, czyli nie jest łasy też na pieniądze, bo dla niego wartościowsze było to, co ma już od Boga, bo to, co on wszystko miał, dostał dzięki Bożemu błogosławieństwu. Wcześniej była mowa, że jest bogatym człowiekiem. A tutaj nie chce tych dodatkowych, tego dodatkowego majątku i nie chce mieć nic wspólnego z tym królem, który miasta, które znane było z nieprawości. Także to jest takim dla nas, żebyśmy się zastanowili, bo często taki może łatwy przychód, łatwe pieniądze nie zawsze są z dobrego źródła, a najczęściej nie są z dobrego źródła i tak naprawdę dobra nam nie przysporzą. To jest jedno takie, co dla mnie jest taki fragment warty analizy i drugi fragment, gdzie wychodzi Melchizedek z chlebem i winem. Gdzie to było? 14, 18, 19. 14 rozdział, 18, 19. Właśnie, 18, 19. I to też kiedyś nie mogłam w ogóle zrozumieć, a jak to jest, okazuje się, że no bo był to czas, kiedy nie było narodu Bożego, tak, wyznaczonego, wybranego. I nie znaczyło to, że poszczególne osoby nie oddawały mu chwały. I taką osobą jest właśnie Melchizedek. Jest określony jako król Szalemu i jako kapłan Boga Najwyższego. Czyli dwie funkcje. Dwie funkcje miał i nie są one sprzeczne ze sobą. I pomimo braku systemu takiego religijnego, który później był stworzony pod górą Synaj, to jest kapłan Boga, czyli był czas, kiedy poszczególny człowiek mógł być kapłanem, oddawać chwałę, mieć przystępstwo do Stwórcy. A gdzie mamy napisane o większym Melchizedeku proroctwo? W jednym z psalmów. Psalmu, tak, może sobie przeczytajmy. Psalm 110. Ktoś chce przeczytać? Tylko z tetragramem poproszę. Werset 4. Tu bo tutaj jest, jak nie ma tetragramu, to jest masło maślane. Okej. Wypowiedź Jahwe do mego Pana. Siądź po mej prawicy, aż położę Twych nieprzyjaciół jako podnóżek dla Twoich stóp. Laskę Twej siły, Jahwe, pośle z Syjonu, mówiąc, wyrusz na podbój między swoich nieprzyjaciół. Lud Twój ochoczo się zaofiaruje w dniu Twego wojska. We wspaniałościach świętości złona brzasku masz swój orszak młodzieńców niczym krople rosy. Jahwe przysiągł. Tyś kapłanem podczas niezmierzony, na sposób Melchizedeka. Jahwe po Twej prawicy roztrzaska królów w dniu swego gniewu. Odbędzie sąd wśród narodów, sprawi, iż będzie pełno trupów. Roztrzaska tego, który jest głową ludnej krainy. W drodze pić będzie z doliny potoku, dlatego głowę swą podnieś wysoko, wysławiając Jahwe. Właściwie tak, Tora wyraźnie mówi, że kapłanami mogli być potomkowie Arona. Tymczasem kilkaset lat wcześniej pojawia się Melchizedek i moim zdaniem to jest najbardziej tajemnicza postać całej Biblii. On się pojawia znikąd. Mamy właściwie o nim w Tanach, w Starym Testamencie, dwie wzmianki, które żeśmy czytali. Pierwsze w księdze Bereszit, czyli w pierwszej Mojżeszowej, drugą w 110 psalmie. Co o nim wiemy? Że był królem Szalem, niektórzy mówią, że to była Jerozolima, ale to tylko przypuszczenie. Był królem po prostu miejsca, które zostało nazwane Szalem,
i był kapłanem Boga Najwyższego. No, ja mam swoją, powiedzmy, teorię, ale nie chcę w tej chwili mówić, bo byłoby to zbyt długie. Natomiast ciekawostka jest taka. Jeżeli weźmiemy list do Hebrajczyków, rozdział 7, jeżeli uznamy ten list za natchniony przez Boga, mówię jeżeli, ponieważ no, w niektórych starożytnych kodeksach nie było listu do Hebrajczyków, ale przyjmijmy, że jest natchniony, werset 3 mówi nam coś szokującego. 3 i 8. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Kto pierwszy werset mówi, że to jest mowa o Melchizedeku. I natomiast jeszcze ciekawsze są słowa z wersetu 8. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, no chodzi tu w kontekście o lewitów, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Melchizedek według tych słów żył przynajmniej w czasie, kiedy spisywano list do Hebrajczyków. 3 werset również jest napisane w czasie teraźniejszym. Podobny do Syna Bożego pozostanie kapłanem na zawsze. Czyli, jeżeli te słowa potraktujemy dosłownie, wynika, że Melchizedek żył przynajmniej 2000 lat jeszcze po tym zdarzeniu. No i to jest właśnie z tego powodu postać najbardziej tajemnicza. Judaizm dosyć w sposób taki prosty wyjaśnia, że Melchizedek to był nie kto inny, tylko Szem, znaczy Szem, jeden z 3 synów Noego, który się uratował z wód potopu. No mnie się to wyjaśnienie wydaje takie, no mówiąc krótko, w ogóle mi się nie wydaje, bo nie zgadzam się z tym wyjaśnieniem. Mam inne zdanie, no ale nie chcę w tej chwili mówić, kim on był moim zdaniem. Kim on jest, przepraszam, nie był, jest. Czyli dalej żyje, tak? Tak, według mnie tak. No w końcu się to jest odnośnik do Jehoszuły, Mesjasza, gdzie też tą podwójną ma funkcję arcykapłana i króla. To jest w tym znaczeniu nawiązanie do Melchizedeka. Psalm 110 jasno i klarownie o tym mówi. Oczywiście w pierwszym znaczeniu jako do Dawid, ale to znaczy dla Dawida to nie odnosi się, tylko do potomka po nim. W każdym razie proroctwo się wypełniło, czyli to wszystko było powiedziane przed tym, co się wydarzyło za czasów Jeszua, Mesjasza. Bardzo ważna rzecz, czyli widzimy, że tu jest dużo przełomowych momentów, bardzo ważnych, które wpływają później na przyszłość. I też mamy, troszeczkę uważam, trochę tu tekst nam trochę myli, że przymierze jest zawarte z Ismaelem. Tu samo stricte przymierze, jak jest powiedziane, gdzieś tu było, to jest tylko z potomstwem przez Izaaka. Gdzieś to, ja to sobie zaznaczyłem. Natomiast 17:21. Tak, bo wcześniej też jest w pewnym sensie, ale tam nie pada to słowo przymierze, tylko że będziesz, do Abrahama mówi, będziesz ojcem wielu narodów. W tym znaczeniu tylko jest wypowiedź. Natomiast stricte samo przymierze wiąże się z Izaakiem. Była obietnica dla Hagar, później dla Ishmaela, że on będzie narodem pobłogosławionym i ja uznaję naród arabski jako naród pobłogosławiony przez Boga.
choć za bardzo ich nie lubię, no ale... Ale w sensie to... liczebności, tutaj tak, bo mamy stricte do liczebności. Ale obietnica, właściwa obietnica z potomstwem Izaaka oczywiście, Izaaka. Natomiast to nie wyklucza, że mniejsze przymierze, mniej istotne, ale jednak przymierze... Czyli obietnica. Obietnica została dana również narodowi arabskiemu, tylko inna. Abrahama. Tak. Tylko dlatego, że był jego synem. Tak. Tak, no tutaj mamy 17 rozdział, 20 i 21. Wysłucham cię jednak i co do Iszmaela, będę mu błogosławił, czynię go płodnym i niezwykle rozmnożył. To tylko do tego się tyczy. Słuchajmy się bardzo dokładnie w słowa wiekuistego. On mówi tylko o wielkości, o rozmnożeniu, o liczebności. 12 ksiąg on zrodzi. Można różnie rozumieć. No tak, masz rację. I ciekawa rzecz, Iszmael i Izaak mieli po ilu synów? Po 12. Tak. I jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Iczak miał 12 synów i w Biblii czytamy o ich potomstwu. Każdy miał potomstwo. Iszmael miał 12 synów i każdy miał potomstwo. Dlaczego mówię o tym potomstwie? Bo z tego, co mówią historycy, w tamtym wieku śmiertelność dzieci była bardzo duża. I to, że u jednego i drugiego było 12 synów, i oni mieli potomków, czyli dożyli do wieku dorosłego, prawda? No bo gdyby zmarli w wieku paru miesięcy, to by tych, rzecz jasna, potomków nie mieli. To już jest dowodem błogosławieństwa Bożego. Tu chciałem jeszcze doczytać ten 21 werset. Jednak przymierze moje utwierdzę na Izaaku, Iczaku. Tak. To jest ta różnica, że błogosławieństwo takie szczególne, co, bo z tej linii rodowej później się wywodzi Mesjasz, gdzie później wszystkie narody mogą wejść do potomstwa tego, o którym tu mamy przymierze, przez Izaaka, tak? Przez Jakuba, Izaaka i Abrahama, tak w tą stronę policzę. No ale tak. Też chciałem tak nawiązać, troszeczkę wyprzedzając, bo to będzie na którejś tam kolejnej parszy, że potem to błogosławieństwo zostało powtórzone Jakubowi. Tak. I również, że ziemię to dam twojemu potomstwu. I można powiedzieć, nie chcę tutaj o polityce mówić, ale do ziemi Eretz Israel, czyli do tej tak zwanej ziemi obiecanej, dzisiaj roszczą sobie prawo potomkowie Izmaela i potomkowie Izaaka. Ale jeżeli uznajemy Torę jako Słowo Boże, to wyraźnie jest napisane, że to należy do potomków Jakuba, nie do kogo innego. Tak, bo tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że to przymierze z Abrahamem co do jego potomstwa przez Izaaka dotyczy się właśnie tego potomstwa jak gwiazdy na niebie i piasek morski wielkości, ale i do tej ziemi. To jakby ma dwa elementy to przymierze. I żeby wejść w to przymierze, to co Abraham, co zostało tutaj za znak tego przymierza dany? Obrzezanie. Właśnie, obrzezanie. Bo ja spotykam się w internecie z różnymi osobami, które mienią się, i też taka polskosłowna wariacja słowna następuje, Izraelita. Duchowy. Elita. Elita, że to jest elita. Ale jeden z drugim mówi, że obrzezanie już nie obowiązuje. Jak ktoś chce, bo więcej o tym mówiłem w parszy 44, którą dzisiaj jeszcze zamieszczę na YouTubie, tam w kontekście Pesach, Paschy, jak to jest istotne, obrzezanie. Natomiast pokrótce mówiąc, tak jak to jest z zanurzeniem, z tak zwanym chrztem. Po co kogoś zanurzać w wodzie, jak zaraz pójdzie i sobie jakąś choinkę postawi do innych bogów. Chodzi.
Mamy informację, że najważniejszym jest zanurzenie w nauce Mesjasza. To jest prawdziwe zanurzenie. To w wodzie jest tylko znakiem, potwierdzeniem tego zanurzenia duchowego. Ale jedno bez drugiego nie może... Czyli są tacy, którzy mówią, że woda to jest B, nieważne jest. W pewnym sensie mają rację, bo ważniejsze jest to duchowe, bo po co kogoś zanurzać, jak on w swoim życiu nic nie zmienia. Dlatego jest powiedziane, że w Jehoszule, Mesjaszu mamy być przede wszystkim zanurzeni. Tu już mamy zanurzenie tak zwane duchowe, czyli przyjmując naukę, przyjmując Torę, czystą, przaśną, nieskalaną, tak jak święto przaśników jest, bez zakwasu, jest to prawdziwe zanurzenie. Tamto w wodzie jest już jakby wtórnym zanurzeniem jako pewnego rodzaju symbol. I podobna rzecz jest, ja tylko w skrócie mówię, co w tamtej parszy ja mówiłem przez godzinę. Tak samo z obrzezaniem. W wielu miejscach, tam poruszyłem te fragmenty, nie chcę tutaj już powtarzać, że Bóg wielokrotnie mówił do narodu, który fizycznie był obrzezany na ciele, że jest nieobrzezany. Wielokrotnie. Tam wyciągałem cytaty. I to jest podobna rzecz. Obrzezanie najpierw musi być z ducha, w sercu, czyli przyjęcie całej Tory, dostosowanie się do niej, wtedy jest to obrzezanie na sercu. Obrzezanie też na sercu polega na odcięciu pewnych rzeczy, czyli w czasach Jehoszuły, na czym polegało obrzezanie w tamtym czasie, w czasie tych ludzi? Jak oni byli fizycznie obrzezani, ale nie byli na duchu obrzezani. Pierwsza rzecz, musieli przyjąć Mesjasza. Druga rzecz, musieli przyjąć to, co Mesjasz naucza, czyli Mesjasz odrzucał wszelkiego rodzaju tradycje tak zwane rabiniczne, czyli te wszystkie wytyczne, co sobie rabini dodali. Wielokrotnie o tym mamy mowę. Zaczął prostować Torę, co do szabatu na przykład, tak? Tam nic nie można było ruszyć palcem w szabat. Dzisiaj też to pozostało, że klucz od mieszkania nie możesz nosić w szabat w tych takich ortodoksyjnych kręgach. To jest prawdziwe obrzezanie Judejczyka. Natomiast obrzezanie tego z narodów polega, że on ma przyjąć Torę. Przyjąć Torę. Odrzucić wszelkie formy bałwochwalcze. To jest pierwsza rzecz, którą Jakub mówi w 15 rozdziale, że to jest pierwsza zasadnicza rzecz. Bo po co się zanurzać czy obrzezywać, jak ty robisz jakieś akty bałwochwalcze. Idole masz różnego rodzaju, bo to nie chodzi tylko stricte o posągi czy cokolwiek, czy coś w tym rodzaju. To chodzi o wszystko, czemu człowiek oddaje cześć. Wymyśla sobie, że 3 na przykład to jest 1, albo że 2 to jest 1. Różne są tutaj historie przekręcania słów wiekuistego. To jest prawdziwe obrzezanie. Jeżeli człowiek uznaje całą Torę, to jedną z wytycznych Tory jest obrzezanie na ciele. To przychodzi później, w obecnych czasach. Z ducha, z wiary wchodzi człowiek do tego przymierza abrahamowego przez Izaaka. Jako potomek z wiary to czyni, ufności. To mówię o obcych, którzy przychodzą do Mesjasza. To nie jest takie hop-siup, jak niektórzy mówią. On jest teraz Izraelitą, ale obrzezanie nie obowiązuje. Ten człowiek jest nieobrzezany. On nie wchodzi do potomstwa. Jemu się wydaje, że on jest Izraelitą. Jemu się tylko wydaje, ale on nie jest tym potomstwem, o którym tu czytamy w tej parszy. Bo to potomstwo będzie z wiary abrahamowej. A Abraham uwierzył najpierw, a później był znak tego przymierza. Ale ważniejsze jest to na ciele, nie na ciele, tylko na sercu. To, żeby wyjść z tych doktryn. I Judejczyk za czasów Jeszuły musiał wyjść z tradycji, z różnych rzeczy, to o tych tradycjach to też, nie wiem, czy zauważyliście psalm, przeczytajmy sobie 45 o tym mówi. Tak, żeby nie przeciągać, tu sedno, bo tam jest o tej małżonce, jako
to miód, można powiedzieć, cały Izrael. I sedno jest tutaj takie, 10 werset, tu mam przykład świadkowy, on to najbardziej sensownie oddaje. Posłuchaj, córko, i zobacz, i nakłoń swego ucha, i zapomnij o swoim ludzie oraz o domu swego ojca. Tu jest powiedziane, że właśnie ta tradycja, ta narodowość ma się odciąć w pewnym sensie od tego, bo mamy, Jeszua powiedział, ten kto mnie słucha, naśladuje z moim bratem, moją siostrą. Wszyscy macie być braćmi i siostrami. Narodowość już, sama nazwa, robi podział. To nie jest jedno ciało wtedy, tylko jest podział. Tu jest powiedziane, zapomnij o swoim ludzie oraz o domu swego ojca. Oczywiście nie zapominamy, że się wyrzekamy, tylko chodzi o to, że to nie ma mieć wpływu na twoje życie. Tak jak postąpiła chociażby Moabitka Rut. Tak. Ale dzisiaj tą narodowość żydowską, jak to się mówi, się bardzo uwypukla. Nie, to trzeba troszkę dystansu do tego nabrać, bo cały naród, cały lud, wszyscy mają być jednym ciałem, jedną wybranką. To ten psalm mówi. Warto sobie przeczytać cały ten psalm. Ja tylko tutaj chciałem sedno już przeczytać, że jest o tym w wielu miejscach mowa. Natomiast... Dwa kawałki drewna. Tak. Złączone. Natomiast rodzaju 17:5 po 8 chciałem jeszcze tutaj w kontekście tego wszystkiego przywołać. Sobie powtórzmy to. Przeczytajmy sobie jeszcze raz. Rodzaju 17:5 i tu czytamy tak. Twe imię odtąd nie będzie już brzmiało Abram, lecz Abraham, albowiem ustanowię cię ojcem mnóstwa narodów. Ja uczynię cię bardzo płodnym, ustanowię głową narodów. Królowie będą pochodzili od ciebie. Chodzi mi o ten zwrot. Utrwalę przymierze między mną a tobą i potomstwem twoim jako wieczne przymierze z pokolenia w pokolenie, abym stał się Bogiem dla ciebie i twojego potomstwa po tobie. Dam więc tobie i potomstwu twemu ziemię, w której gościsz, całą ziemię Kanaan, dam na wieki jako dziedzictwo i będę im Bogiem. Oczywiście tymi królami byli ci królowie jak Dawid, Salomon i tak dalej, ale o pewnych królach, gdzie to proroctwo też w poczet tych królów ich włącza, czytamy na przykład w Księdze Objawienia. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na to. Zobaczmy sobie Objawienie 5, 9 i 10. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i nabyłeś dla Boga swoją krwią ludzi z każdego pokolenia, różnojęzycznych narodów i ludów. Ja tu już na jakieś zwrócę uwagę. To są nie Aaronici, to są z różnych pokolenia, różnych języków, narodów, ludów. I uczyniłeś ich dla Boga naszego królestwem i kapłanami i będą królować na ziemi. Widzimy? To przymierze z Abramem, już z Abrahamem w zasadzie, dotyczy się królestwa, o którym czytamy, o królestwa, o królach, który czytamy w Księdze Objawienia. Ale jednym ze znaków tego przymierza, żeby zostać tym królem ziemi, jest co? Kolosan 2:11. Zobaczmy. Idź do Kolosan, drugi rozdział. Wcześniej. 2:11. I tu czytamy tak, przekład poznański. W nim też zostaliście w Jeszule obrzezani Chrystusowym obrzezaniem, a nie ludzkim obrzezaniem waszego doczesnego ciała. Tu jest mowa o obrzezaniu Chrystusowym, to co mówiłem wcześniej. I ten werset nie można, bo jest wiele innych fragmentów, chociażby z Tory, czy z Tanachu, że obrzezanie właśnie to duchowe, chrystusowe jest bardzo istotne, ale nie jest tylko bez obrzezania fizycznego. Tak jak powiedziałem, obrzezanie fizyczne samo w sobie nie ma żadnego znaczenia. To, co czytaliśmy w psalmie,
masz się zapomnieć o swoim ludzie, o swoim domu, swego ojca. Nie ma znaczenia, jak nie obrzeżesz się na sercu. To o tym Paweł pisał. Nie pisał o tym, że już fizycznie w ogóle nie obowiązuje. Ono samo w sobie nie ma żadnego znaczenia, bo tak jak Izrael był obrzezany fizycznie na ciele, ale sobie w świątyni stawiali bałwany na wyżynkach, czyli duchowo nie byli obrzezani. To obrzezanie fizyczne nie miało przed Bogiem znaczenia. Ale jeżeli jesteś faktycznie obrzezany na sercu, to z jednym z wymogów Tory jest obrzezaj swoje ciało jako, że chcesz należeć do tego ludu, być potomkiem według obietnicy, według przymierza Abrahamowego. To jest ta różnica. Tu jeszcze taka ciekawostka, 17 rozdział, werset 12. Każde wasze dziecię płci męskiej po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. I ja słyszałem takie wypowiedzi, trudno mi powiedzmy potwierdzić albo zaprzeczyć, ale od kilku osób, że zdaniem lekarzy organizm niemowlęcia jest taki, że w wieku 8 dni najmniej inwazyjne dla organizmu chłopca malutkiego to jest właśnie wiek nie 6-7 dni, nie później, tylko właśnie 8 dni. Tak, kwestia, no to może ktoś, kto ma jakieś wykształcenie lekarskie, to by moje słowa, czy taką opinię potwierdził, albo też zaprzeczył, tak słyszałem. No oczywiście bywają takie sytuacje, że dziecko nie zostanie obrzezane w wieku 8 dni chłopiec. To nie znaczy, że już jego szanse są przepadły, może być tak jak czytamy później. Ja na przykład pamiętam swoje obrzezanie, więc na pewno nie miałem 8 dni, miałem około 3-4 lat. No ale ideałem jest 8 dni. Mhm. Tu jeszcze wracając do tego przymierza Abrahamowego, 9 werset, drugą część. Może ktoś będzie słuchał. To jest duch wiekuistego do każdego. 17 rozdział, 9 werset. To jest duch wiekuistego do tych uszu, do tych ludzi, którzy mówią, że obrzezanie już nie obowiązuje. Tora tak, ale bez obrzezania. Duch mówi, duch najwyższego, ty masz zachować przymierze ze mną, ty i twoje potomstwo z pokolenia w pokolenie. Twoje potomstwo z pokolenia w pokolenie. To jest przymierze ze wszystkimi, którzy się urodzą po Abrahamie i będą chcieli wejść do tego ludu, stać się prawdziwym Izraelitą, nie tylko z nazwy. To znaczy jest niestety nauka rozpowszechniona w wielu, powiedziałbym niestety w większości społeczności, że pewne rzeczy należy rozumieć duchowo. Czyli tak, Izrael został zastąpiony Izraelem duchowym. Nieważne, że tego słowa nie ma, ale wymyśliliśmy sobie, więc już nie ma Izraela, tylko jest Izrael duchowy. Nie ma obrzezania, tylko jest obrzezanie serca. Nie ma świątyni, jest. My jesteśmy teraz świątynią. Jeszcze inni powiedzą, no prawo, my mamy przestrzegać prawa w sposób duchowy, no to Żydzi. No i ja jeszcze dodam do tego to zanurzenie, bo ja się spotkałem z tym, że to w wodzie jest, w ogóle to jest zwyczaj żydowski, czyli ta obmywanie się rabiniczne, a to tylko w nauce, czyli tak duchowe. De facto jest to zwyczaj żydowski, zgadza się, ale Jeszua i pierwsi jego uczniowie ten zwyczaj zaaprobowali, zaakceptowali i nadali mu większe znaczenie, ale rzeczywiście to był zwyczaj obmywania w mykwie, zanurzania w mykwie tych, którzy, znaczy jak jakiś rabin, jakiś nauczyciel miał swoich uczniów, on ich zanurzał w mykwie i dlatego podobnie czynił zresztą Jan, tak zwany Jan Chrzciciel, prawda? Mhm. To jest zwyczaj żydowski, ale nie, ale zwyczaj zaakceptowany przez Syna Bożego i jak najbardziej. Tak, no, na różne znaki można być zanurzony. Tak, zresztą
oczyszczenie, bo to też można tak nazwać, jak sobie poczytamy te miejsca, gdzie kapłan szedł na służbę, to co on musiał zrobić najpierw? Obmyć się. Czy on się nie umył z brudu faktycznie, tak? Tylko to było na znak, że on wchodzi do tej służby. I to dotyczyło kapłanów, ale właśnie niektórzy nauczyciele żydowscy, szczególnie w czasach tak zwanej drugiej świątyni, na znak oddania siebie Bogu, swoich uczniów zanurzali. I jednym ze znaczeń zanurzenia mesjaszowego jest to, że stawiasz się do dzieła. Jednym ze znaczeń zaznaczam, bo to zanurzenie ma kilka znaczeń. Zresztą weźmy na przykład taką rzecz, to, że w szabat rozważamy Słowo Boże, to jest też zwyczaj żydowski. Taki zwyczaj powstał po powrocie z niewoli babilońskiej, budowali synagogi, ale zwyczaj jak najbardziej dobry. I czytamy, że Jeszua w dzień szabatu według zwyczaju swego wszedł do synagogi i to czynili pierwsi jego naśladowcy. Tak. Może zrobimy przerwę. Ja tutaj chciałem taką błahą rzecz poruszyć. Wiecie? Jeszcze, tak? Jeszcze do tego, co Leszek powiedział, to nie wiem, czy tylko po wyjściu z Babilonu, bo wskazanie czytaliśmy już, nie znajdę teraz tego na szybko, ale czytaliśmy w pierwszych wersetach biblijnych, że szabat mamy po to, żeby nawiązywać relacje z Bogiem. Też później. Słusznie, ale chodzi o to, że taki. I to nie było tylko, że od pewnego momentu wyjścia, tylko człowiek miał tak robić od samego początku. Od samego początku miał taką relację. Z Babilonem prawdopodobnie Tyle, że taki zwyczaj, powszechny zwyczaj urządzania zgromadzeń. Edukacyjny, że tak powiem. To on powstał po Babilonie. Funkcja synagogi takiej, ale to wtedy to były funkcje taką. Synagoga była w każdym domu, powinna być. Pewnie, no powinna, tak. To ciekawe zaznaczyłeś, no bardzo ważne. No i nadal powinna, tak. No. Ja chciałem tak już zakończyć taką lżejszą rzeczą. Wiecie, co to jest puklerz? Tarcza. Tak. Coś z walką związane, tarcza. Bo w poznańskim przekładzie, rodzaju 15.1 sobie przeczytajmy, bo ciekawe rzeczy z tym słowem, rodzaju, najpierw przeczytajmy 15.1, księgę rodzaju, no, pierwszą mojżeszową. Przekład poznański tak tłumaczy. Po tych wydarzeniach Jahwe przemówił do Abrama: w widzeniu nie lękaj się, Abramie, jam jest puklerzem dla ciebie, nagroda twoja będzie bardzo wielka. Tarcza, jak masz bardzo, tutaj? Bardzo, bardzo, nie, bardzo, dobrze, źle widzę. Mhm. Też tarczą, tak. Ale tarczą masz, tak? Tak. No właśnie, a jaka jest różnica między tarczą a puklerzem? No bo chyba puklerz to też chyba było nazywana tutaj ta przednia część zbroi, nie? Nie, to jest pancerz. Nie? Pancerz. Mhm. Ale ja wam pokażę, że tłumaczę, tak jak z tą hodowaniem owiec, czy z uprawą winorośli, oni nie mają zielonego pojęcia, o czym piszą. Nie znają podstawowych elementów, dlatego w wielu miejscach tłumaczenia są tłumaczone wyrazy przez ludzi, którzy siedzą tylko nad tekstami, nie znają prawdziwego życia, nie znają sztuk wytapiania na przykład metali, nie widzieli, nie przyglądali się temu, nie widzieli, jak się podkuwa konie, jak się oporządza konie, jak się zaprzęg robi, jak się hoduje owce, kozy, jak się owce zachowują, jak się uprawia winorość, to trzeba odłamać winorośli. To ja zauważam, że wielu tłumaczy w ogóle nie ma zielonego pojęcia o tym. I tutaj to słowo puklerz, to tarcze tłumaczone. No to przeczytajmy sobie Psalm 91, werset 4. My mówimy, że puklerz i tarcza to samo, tak? No ja się nie wypowiadam, bo się nie znam. Ale przeczytajmy sobie Psalm 91, werset 4, przekład tysiąclatki, dwójki. I on brzmi tak. Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod jego skrzydła. Jego wierność to puklerz i tarcza. Poznański przekład, ten sam werset. On cię piórami swymi okryje, pod jego skrzydłami znajdzie schronienie. Jego wierność puklerzem jest i pancerzem.
Pauliński przekład. Piórami swymi cię okryje i pod jego skrzydła się schronisz. Jego wierność jest tarczą i obronnym murem. No i tak jest tłumaczeniem słów niektórych hebrajskich. No ale taka różnica. Puklesz, jak patrzyłem, to jest taka, generalnie to jest rodzaj tarczy. Tylko ona jest w kształcie okrągłym i ma taki wypustek na samym środku, centralnie. I to jest generalnie puklesz. Bardzo często jest on nieduży, żeby był lekki, do odbijania ciosów. Wręcz czasami puklerze były na rantach z kolcami, czy na końcu kolcami, że to jest lekkie, że można łatwo cios śmiertelny nawet zadać, jako broń. Czyli oddać. Tak. Natomiast tarcza jest stricte duża, płaska. Ciężka, no płaska może, tu już różne były epoki i różne konstrukcje, w sensie służyła do ochrony. Tutaj rzymska tarcza, tak? Duża, prostokątna, trochę wygięta, żeby się schować w niej trochę. Schować i żeby strzała klecić, żeby ona się nie wbijała, miała tendencję się odbić. W końcu się to jest ta różnica. Dlatego mówię, że powinniśmy te sprawy życiowe, jak interpretujemy jakiś tekst biblijny, znać co do owiec, co do hodowli owiec, co do uprawy winorośli, uprawy w ogóle roślin, do przycinania roślin, do wytapiania metali, oczyszczania metali. Bo o tym wielokrotnie jest mowa i trzeba to wiedzieć, jak to funkcjonuje w rzeczywistym świecie, bo to jest drugi świadek. Jeżeli ty interpretujesz niezgodnie z tym, co jest w rzeczywistości, to twoja interpretacja jest błędna. Bo życie to namacalne, jak to się wszystko robi, jest rzeczywistością, która nie kłamie. I tych dwóch świadków, czyli tekst, interpretacja tekstu i to, co jest na zewnątrz, muszą być zgodne. Jeszcze tak jak mówisz, to podałbym inny przykład, ale podobny. Mianowicie każdy czytał przypowieść, który Jeszua wygłosił o pszenicy i no właśnie o czym? Większość powie konkolu, o pszenicy i konkolu. A to nie tylko jest konkol. Że to słowo. Przede wszystkim tu nie chodzi nawet o jakieś czepianie się drobiazgów. Pszenica i konkol wyglądają zupełnie inaczej. Wystarczy sobie w Google wejść, no jak pszenica wygląda, jak konkol, kompletnie inaczej. Łatwo rozróżnić. A cała sztuka, że tu jest chwast, prawdopodobnie jest to tak zwana życica, tak. Czyli tak jakby fałszywa pszenica, którą jest bardzo ciężko. I trująca jest. Ja to nawet o tym nie wiedziałem. I teraz słowo życica, tłumacząc jako konkol, popełniamy nie tylko jakiś błąd językowy, ale przede wszystkim wypaczamy znaczenie całej przypowieści. Tak. No, trudno zrozumieć istotę, skoro czytamy o konkolu, który jak znak ostrzegawczy wyróżnia się na tle pszenicy, zamiast podszywać się pod nią. To jest też świetny przykład tego, co też wcześniej powiedziałem. Dobrze, zakończymy, czy jeszcze coś z tekstu? Jest w 14:30 do 15:00? Tak. Półtorej godziny zrobimy przerwę, tak? No, albo może nie, może zróbmy 14:30. No, to 14:00. Tak? To dobrze, do 14:30 zróbmy przerwę i się spotkamy po przerwie. Zapraszam.